Cześć Wam. Sorry za mój fryz, ale przed chwilą głowę myłam i nie będę rozczesywać, niech trochę przeschną. A ja przychodzę do Was troszeczkę takim nietypowym jak na mój kanał filmikiem. Będę razem z Wami, dlatego mam też jeszcze taką poranną chrypę, no bo jest bardzo rano. I chcę Wam pokazać moją pielęgnację, ponieważ, wiecie co, jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego, jaka jest teraz kondycja mojej skóry i chciałabym Wam to pokazać, dzięki czemu ja akurat mam w tej chwili taką cerę. Dla przypomnienia, moja cera jest sucha i do tego jeszcze naczynkowa, a w tej chwili, jak ja patrzę na siebie, no piegów, multów jest oczywiście, jakby tych piegów tak dużo nie było, to by było bardzo mocno widać moje naczynka, które jeszcze nadal mam. Ale w porównaniu z tym, jak bywało, pewnie te osoby, które mnie oglądają, to wiedzą czasami przed nałożeniem podkładu, jaka ja byłam czerwona. No, prawdopodobnie będę czerwona po nałożeniu wszystkiego, ze względu na tarcie, jak trę rękoma twarz, no to siłą rzeczy robi się ona czerwona. I teraz tak, zaczynam. Jeszcze jedna rzecz. To z tej firmy mam tonik, nie chce mi się wstawać, jest rano, nie chce mi się. Mam tutaj nie tonik, tylko piankę do mycia twarzy, rewelacyjna. Innym razem Wam może pokażę w ulubieńcach co i jak. Mam trzy rzeczy z tej firmy, łącznie z tym. I wszystkie trzy mi się sprawdzają, także ja będę patrzeć na następne rzeczy z tej firmy. I teraz tak, najpierw od czego ja zaczynam. Pierwsze. To jest takie coś, jakby to nazwać, nie wzięłam ze sobą okularów, ale mam lupę. To mi poleciła Marzynka z kanału Marzena Makeup. To jest z Eveline. Serum Shot, 5% kofeina. Tu jest jeszcze coś o witaminie C, CG i o hialuronie. Takie maleństwo, tylko, znaczy maleństwo, to jest 30 ml, ale musicie je zużyć w ciągu 3 miesięcy od otwarcia, a ja wiecie, że ja już to używam 1,5 miesiąca i tylko tyle zużyłam, naprawdę. I zaczęłam używać to i w dzień, i wieczorami, nie zawsze wieczorem użyję, czasami zapomnę po prostu. No, ale w każdym razie powiem Wam tak, nie samo to, ale kombinacja tego, co mam pod oczy, sprawiła, zresztą dobra, najpierw nałożę, żeby się wchłaniało, bo to i na powieki, i taką, wiecie, nie żałuję sobie tej ilości. To jest naprawdę genialne. Zobaczyłam to u Marzenki i mówię, spróbuję. I okazało się, że to jest rewelacja. No i resztę oczywiście w ręce. Powiem Wam, że ta kombinacja z tym, jak to dodałam, spowodowała, że korektor, który tutaj nie za ładnie mi wyglądał, ten z Rimmela, The Multitasker, o ten, zaczął wyglądać w miarę dobrze. Owszem, dalej nie mogę go używać tak dzień w dzień, ale tak ze 3 razy w tygodniu, spokojnie tak, tak co drugi dzień, co trzeci używam i wtedy w miarę ładnie wygląda. W końcu mam sposób, żeby go jakoś zużyć, bo jako bazę pod cienie, on jest za suchy i cienie nie za bardzo chcą się do niego kleić. Także to jest mój ulubieniec i serdecznie Wam polecam. No, przy okazji to wiecie, pokażę Wam moją pielęgnację i przy okazji powiem Wam, co jest moim ulubieńcem, a właściwie tutaj jest większość moich ulubieńców. Także akurat tak się skumulowało. Dobra, to teraz to, teraz. Na twarz. Kolejny mój ulubieniec to jest żelowe i teoretycznie to jest krem, ewentualnie możecie to używać jako maska, bo to jest nawilżające i tutaj jest z aloesem, aloe water bomb 2 w 1. Ale ja zaczęłam to używać jakoś tak przypadkiem, bo mi nie przyszło moje serum, które mam, którym się skończyło i zanim przyszło drugie, mam tutaj drugie, ale czeka na razie, bo mi się to spodobało. Po prostu to użyłam jako serum ze względu na to, że no nie miałam w tym momencie serum. I powiem Wam, strzał w dziesiątkę. To jest fajna, żelowa konsystencja
I okazuje się, że to fenomenalnie. O, zobaczcie, jeszcze mam odciski od poduszki, bo ja śpię zawsze na boku. To jest fenomenalne jako po prostu takie serum pod. Znaczy makijaż, po prostu serum na twarz, pod krem. Nie sądziłam, że taka sytuacja będzie. Autentycznie nie sądziłam. A tak na próbę wezmę. Akurat w tym dniu miałam się nie malować, ale wyszło, że i tak się malowałam, kiedy pierwszy raz użyłam. I okazało się, że rewelacyjnie to wygląda. Nawilżę fajnie skórę. Fajnie się zaklepi. Jak nie lubię olejkowych rzeczy, które się kleją, tak tutaj mi to nie przeszkadza. Autentycznie to jest. Ja już nie wiem, ile opakowań tego no, kremu, nazwijmy to żelu kremowego, zużyłam. Także to też jest mój ulubieńc. Tutaj będzie tylko jedna rzecz, która po prostu nie tyle jest nie jest ulubieńcem, co po prostu jest dla mnie taka no, zwyczajna. Jest, bo jest. Jest w porządku, ale miewałam lepsze. Teraz znowu, tutaj zdążyło przeschnąć. Teraz następna rzecz, The Ordinary. To też jest z kofeiną. O, może tak, żeby nie kaleczyć. To już jest chyba moja czwarta czy piąta buteleczka, już nie pamiętam. I też teraz ciach tu. Wystarczy to, nie trzeba tej pipetki używać, bo wystarczy to, co macie na tym. I to na wiele miesięcy starcza. Ciach i teraz pod oczy. O. Bez tego to ja już nie mogę. To jest też mój ulubieniec. Bez tego nie ma opcji, żebym... No nie, musi być zawsze. Musi być. I teraz Red Blocker na twarz. Dwufazowy. Też olejek. Daję. Trzeba go wstrząsnąć. Teraz to. Ja wiem dużo tego. Ale powiem wam, ci cały czas chcę powiedzieć ci dzisiaj. Nie wiem czemu. Może dlatego, że jeszcze jestem zaspana. Ale powiem wam tak, jeżeli chodzi o to, ja dużo daję rano. Pewnie osoby, które mają tłustą cerę, pewnie tak nie dają. U mnie dzięki temu, że ja tyle daję kosmetyków wcześniej, po prostu makijaż wygląda ładnie. Bo bywa tak, że nawet jakbym nie zadbała o cerę, i bym miała mniej tych kosmetyków nałożone, to mogłoby się zdarzyć tak, że nawet krem BB u mnie wyglądałby ciężko. Więc no ja muszę tak nakładać. I teraz zostawiam Was tak na 3-4 minuty, bo bez sensu, żebyście czekali, aż to się wchłonie. I za chwilę następne rzeczy. Wiecie co? Jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. Co prawda to nie jest do twarzy, ale to jest mój ulubieniec Mediderm. Ja Wam pokazywałam go w którychś ulubieńcach. To jest dla osób, które są chore na łuszczycę, egzemę i atopowe zapalenie skóry. Ja mam z tego szampon. No i właśnie mam to. No musiałam kupić, bo już niedługo się kończy. I zobaczcie, ja mam tutaj, to jest łuszczycowe. I ja sobie 2 razy dziennie, tu i w innych miejscach, gdzie mam, na stopie mam i pod biustem. W tych 3 miejscach mam. Zawsze sobie daję ten krem dosyć grubo, treściwie. Zdarzało mi się też dawać go sobie, on się wchłonie ładnie, ja wiem, teraz jest biały, ale później się ładnie wchłonie i zdarzało mi się go dawać też na twarz i znowu w ręce i na twarzy w dni, kiedy nie chodziłam w makijażu, to fajnie nawilżało, kiedy miałam ekstremalnie suchą skórę. Takie coś ja sobie z reguły funduję zimą, gdzie moja skóra, już jesienią też, kiedy moja skóra jest po prostu przesuszona, taka źle się czuje po tym, jak są wiatry, jest mróz, ona wtedy jest cholernie wymagająca. No i też zdarza mi się wtedy to nakładać. Albo na noc, ale też zdarza mi się na dzień, kiedy po prostu wiem, że w danym dniu nie będę się malowała. Także to jest coś fantastycznego, a za niewielkie pieniądze. Teraz to nie wiem, ile może kosztować, no bo teraz wiadomo, podwyżki różnego typu są, ale wtedy, kiedy ja kupowałam kilka miesięcy temu to kosztowało niecałe 10 zł. A tutaj jest 100 gram bodajże. Nie widzę teraz, jak 100 gram. No, jest tutaj 100 gram. Także to jest bardzo duże opakowanie, na kupę czasu Wam starczy.
i serdecznie polecam. Zresztą prawie wszystko teraz. O, już się prawie, już widzicie, już jest prawie tam wchłonięte. Ale to ja sobie jeszcze pochodzę z tym. I teraz kolejna rzecz. Tutaj jest krem, który kupiłam, to jest Bevole w Kauflandzie. I to jest kremik, który jest poprawny, ale to nie jest jakaś super rewelacja. Ja szukałam innego kremu, który jest w Bevole, który Marzenka też chwaliła, który ma w sobie tak jakby bazę kolorystyczną, coś na zasadzie tak jakby krem, korektor, coś takiego. Kiedyś lata temu miałam go i nie wiem czemu przestałam go używać. A teraz szukałam w naszym Kauflandzie, nie było. Ale skoro Marzenka chwali sobie tamten krem, to stwierdziłam, a wypróbuję sobie to. To też kosztowało 8 coś takiego. Nie jest może super rewelacyjny, bo jest taki leciutki. Teraz mi się flatu sprawdzi, ale na przykład zimą, no nie wiem, czy by mi się sprawdził. Ale grubszą warstwą używam i nie ma problemu. O, ale zobaczcie, aż tak pod dół. Biorę aż tak daleko go, zawsze, bo jak nie wezmę tak go, to zdarza mi się czasami, że jak nałożę tu podkład, tu korektor, taka pręga jest. Fakt, same korektory i podkłady przez swoją konsystencję też tak robią, bo się nie zgadza na przykład. W każdym razie, czekajcie, wezmę drugie oko, żeby się wchłaniało i powiem. Zdarza się w ten sposób, ale nakładając aż tak nisko krem, zauważyłam, że dzięki temu rzadziej mi się to zdarza. Tak jakby była jakaś taka bariera, że tu jest mniej tłusto, tutaj więcej. Nie wiem. W każdym razie to pomaga. I jak widzicie, aż bieliło. W dni, kiedy się spieszę, kiedy się muszę szybko pomalować, to nie biorę aż takiej grubej warstwy. No niestety, no nie, bo to trzeba... To znaczy, on się dosyć szybko wchłania, no ale wiecie, ja mam jeszcze tam te warstwy wcześniejsze, no to zanim by to się wchłonęło, gdybym ja w takiej bardzo grubej warstwie to dawała, no to nie. Dzisiaj wiem, że mam jeszcze tak gdzieś, zanim zacznę się malować, za 2 godziny, więc sobie pozwalam na to. I teraz jeszcze krem. To jest Gift of Nature do cery naczynkowej. On kosztuje 20 parę, 30 parę, zależy, gdzie znajdziecie. To jest też i oficjalna strona, też ich jest, można kupić. Na Allegro widziałam, w Leclerc'u widziałam, w Carrefourze widziałam, na tych ich stoiskach. Także jest świetny. Miałam też... O, poczekajcie. A, jeszcze 2 rzeczy Wam nie wyjęłam, które też jeszcze używam. Ale taki jeszcze raz. I teraz tak, jak mam czas właśnie... to nakładam sobie ten kremik. On troszeczkę się smuży. To jest prawda. O, grudka zaschnięta taka. Muszę to... On się trochę smuży, on trochę bieli. Podejrzewam, że częściowo przez to, że taka warstwa długa, duża tam jest, no bo wcześniej już nałożyłam 2 rzeczy, 2 kosmetyki, dopiero to. Ale... jak mam czas... A, i te bąble tutaj, co widzicie, to nie jest... kiepska pielęgnacja, czy coś w tym stylu. Nie, to mnie pogryzły robale na działce. I tutaj, wiecie, miałam taką opaskę, która takie rowki robi. I w tych rowkach też mnie pogryzło, także w skórze głowy, na skórze głowy też mam te krosty. No ja pierdzielę. Chcę włosy zafarbować, no bo już mam solidne odrosty, ale nie zafarbuję, bo się boję, że po prostu tam są takie ranki, bo przez to, że no mnie swędziało nie w dzień, kontrolowałam się, ale w nocy, podrapałam się tam i tam mam ranki. Tu na twarzy jakoś się udało, no dobra, tutaj trochę, no jest też troszeczkę. Po prostu swędziało mnie i przez sen, w czasie nocy drapałam sobie. No. I teraz tak, to jest mój ulubieniec. Pierwszy raz to prawda mam, ale już tak gdzieś połowę będzie. To używam, kiedy mam czas, bo przecież później trzeba nałożyć jeszcze przed makijażem jestem jeszcze nie rozbudzona, jeszcze kawy nie piłam, dlatego jeszcze trzeba nałożyć taki, patrzcie,
SPF, no cholera jasna. I mam w tej chwili dwa. Ten to może mi został na dwa razy, ale już kolejny idzie. I ten. Teraz nie nałożę, bo poczekam, aż mi to się wsiąknie. Jeżeli bym się spieszyła, to wtedy pomijam sobie ten krem i nakładam ten. Ten nie, ten nie. Ten były filmiki, ten pokazywałam Wam też w filmiku. Serdecznie odradzam go. No nie. Ja go zużywam, bo zużywam i ciężko mi idzie, żeby go zużyć. Ten muszę zamówić drugi. Będzie kiepsko, jak mi nie zdąży przyjść ten nowy i tylko tym będę musiała. Będę jeszcze testować jakieś inne, oczywiście w ciągu roku. Zamówię jeszcze coś sobie innego, ale jak mi się ten skończy. Ten skończę, ten cały czas muszę mieć. Jak ten skończy, zamówię coś innego jeszcze wtedy. Nie wiem co, zobaczę. Może to, może coś z kolorem właśnie, które mi polecano. Tak, który mi Madzia polecała. Także może to, mam w koszyku, Madziu, to. Dobra, więc te rzeczy później, ale jeszcze, tylko zapomniałam wyjąć. Jeszcze usteczka trzeba. Tutaj jest też coś, co bardzo lubię, z ziain. Peeling do ust. Taki, to jest chyba ananasowy. Tak, to jest ananas. Mam już drugi z kolei pod rząd. Lubię go, jeżeli chodzi o to, jak działa na usta. Ale tak szczerze, ja wolę w formie sztyftu peelingi. Ale używam i wiem, że będę używała. No nie lubię tutaj tym palcem robić, ale ogólnie powiem Wam, jest bardzo fajny. I teraz jeszcze taki balsamik, można powiedzieć. Honey Milk. Tutaj z tej firmy po francusku się czyta, więc nie wiem. To znaczy, mówiliście mi. Tak, Daria mi mówiła, znaczy pisała, ale ja zawsze zapomnę. No nie mogę zapamiętać, jak się czyta tą nazwę. I na usta. Jest rewelacja. Na noc też używam. Aha, używam to, albo ewentualnie używam tego olejku, ale bardziej ten olejek to na wyjście, no bo on barwi, taki tintem jest. Ale zdarza mi się, że to czasami jeszcze ten olejek. Te dwie rzeczy też to są moje ulubieńce. Także właściwie ja Wam pokazałam wszystko, nie licząc tego, gdzie to jest? A, tu. Nie licząc tego kremiku, to są wszystko moje ulubieńcy. Także ten film właściwie mogłabym powiedzieć, nazwać ulubiona pielęgnacja poranna? Ulubieńcy poranni? Nie wiem. W każdym razie, no widzicie, no. A, i ten, to też nie jest mój ulubieniec. A reszta kosmetyków akurat w tym momencie to jest takie w punkt. Autentycznie w punkt. Makijaż wygląda na tym rewelacyjnie. Dobra. Pokazałam Wam moją pielęgnację tak w skrócie. No, króciutki będzie ten filmik w porównaniu z tym, jak ja z reguły. No i też gadatliwa, taka super, super nie jestem w porównaniu z tym, jak z reguły. No bo jestem zaspana, wierzcie mi, kawy mi brakuje. Dobra. Powiedzcie mi, czy macie może ochotę, żebym też Wam zrobiła moją pielęgnację wieczorną. Jeżeli będziecie chcieli, no to za jakiś czas, żeby to nie było jedno po drugim, zrobię Wam. Dobra, a teraz serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku, ile go oglądaliście do końca i dajcie słupka. Pa, pa!